Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Cieślak. Witam i zapraszam na kolejną odsłonę podcastu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jaki będzie temat dzisiejszego odcinka? Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Na projektach, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu, skorzystają osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli na przykład kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Na wsparcie będą mogli również liczyć mężczyźni w wieku od 30 do 49 roku życia, z jednym jednak zastrzeżeniem. Ich udział w pomocy, która będzie pochodzić ze środków przeznaczonych na nabór, nie może przekroczyć liczby 20% wszystkich osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w zwycięskich projektach. A jakie działania powinien realizować projekt, który zostanie zgłoszony do konkursu? Rodzajów takich działań można wyróżnić wiele, a wśród nich znajdują się poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, identyfikacja potrzeb zawodowych uczestników, szkolenia, a także praktyki i staże zawodowe. Jakie podmioty mogą, drodzy Państwo, składać wnioski konkursowe? Wszystkie podmioty prócz osób fizycznych, chyba że mowa o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. W przypadku, jeśli wnioskodawca chciałby otrzymać dofinansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, musi on spełniać warunki proceduralne związane z realizacją programu Partnerstwo dla Osób z Niepełnosprawnościami. Skoro napomknąłem już o wkładzie własnym, to przypatrzmy się finansom omawianego konkursu. Pula środków, która zostanie na niego przeznaczona, to nieco ponad 5 milionów 650 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 95% wartości jego wydatków kwalifikowalnych, a więc minimalny poziom wkładu własnego stanowi co najmniej 5% wartości projektu. Minimalna kwota dofinansowania projektu musi przekroczyć 461 920 zł. Na sam koniec dzisiejszego podcastu jeszcze dwa słowa na temat sposobu składania wniosków oraz o terminach. Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz, który znajdą Państwo na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nabór rozpoczął się 20 grudnia i potrwa do 21 stycznia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na maj. W dzisiejszej odsłonie podcastu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to już wszystko. Zachęcam do zgłaszania się do konkursu na wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, życząc oczywiście, aby Państwa projekty zostały do niego zakwalifikowane. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia. Mówił Michał Cieślak.